Witajcie, ja jestem Janka, za to odcinek specjalny, ponieważ będę teraz prezentował specjalnego moda, którego przygotował mój kolega Biały, zwany wam jako Bartek. Odpalamy specjalnie przygotowany świat i mamy tego moda. To jest, są wszystkie bloki, które on dodaje. Są tutaj trzony piszczałek, klawiatura, registry, bloki nutowe i piszczałki złote i srebrne. I tutaj mam jeszcze przedmioty do kraftowania. A więc wykraftujemy wszystko. Dobra. Bierzemy złoto, srebro i to i kraftujemy. Pierwszym blokiem są te łańcuchy piszczałek. Nie wiem jak się nazywa. Kraftuje się w taki sposób. Otrzymujemy 4. Drugim są trzony piszczałek. Kraftujemy w taki sposób. To samo możemy robić ze złotem. Tak. Potem, jeżeli chcemy zrobić blok tych piszczałek, to po prostu ustawiamy dwa bloki koło siebie i wychodzi blok. Ciekawostka jest taka, że Bartek tak ustawił, że można potem wracać do tamtego poprzedniego stanu. Skraftujemy sobie. Wszystkie bloki. Kolejnym blokiem są blok z nutami. Kraftuje się go w taki sposób. Wychodzi blok z nutami. Jeszcze jest blok z registrami. Kraftuje się go trochę dziwnie. W taki sposób. Tutaj dźwignie, tutaj deska. Jest jeszcze klawiatura. Kraftuje się tak tylko. Niestety nie pamiętam, jak się kraftuje jej klawiaturę samą w sobie. Dobra, czego mam za dużo FPS-ów trochę, ale... I... dobra. Tak wyglądają złote organy, one świecą. Już sobie przygotowałem. Tak wyglądają trzony, całe te piszczałki i klawiatura. Jeszcze zaczęli, klawiatura jest tak zrobiona, że można ją obracać w każdą stronę. Bartek się trochę z tym namęczył, ale... dobrze, że to zrobił. Tutaj są zwykłe organy. Tutaj tak wyglądają bloki nutowe, a tak registry. Jeśli chcecie wiedzieć, co to są registry i te wszystkie rzeczy, to sobie poczytajcie na Wikipedii. Bo to są takie moje organy, które sobie przygotowałem. Jest to jakiś może specjalny wyczyn. Po prostu takie, żeby wam pokazać, jak to może wyglądać. A tutaj organy połączone, złote i srebrne, które przy okazji świecą u nas. To by chyba było na tyle, jeśli chodzi o tego moda. Niestety linku do moda wam nie mogę podać, ponieważ jest on w końcowej fazie, nie jest jeszcze skończony. Jak będzie skończony, to na pewno wyślę wam link, żebyście mogli sobie sami zbudować organy, na przykład jak budujecie jakiś kościół czy coś, gdzie wam te organy by się przydały. Zajmują bardzo mało, 16 kB w obecnym stanie. Jak będzie skończony, będzie zajmował prawdopodobnie więcej. I do jego działania jest wymagany mod loader. No. To by chyba było na tyle. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze jakieś inne mody. Jeśli Bartek je zrobi, to może nagram, bo czegoś takiego jeszcze w internecie nie znalazłem. No, więc to było na tyle. Chyba wszystkim powiedziałem. Jakbym o czymś zapomniał, to będzie w opisie. A więc do zobaczenia, cześć. Aha. Na końcu tego filmu będą pokazane screenshoty, jak wygląda mod w wersji 256, na teksturce 256. No, to o to wspomniałem. Jeszcze raz cześć.